Marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, no, chciałam w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za pracę i współpracę w imieniu całej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Te poprawki, które Senat skierował do ustawy, która została przyjęta 10 maja, świadczą o tym, że nie było dużej potrzeby wprowadzenia pewnych poprawek. Jedna merytoryczna to kilka takich nieścisłości legislacyjnej. Świadczy o tym, że Sejm i Komisja i później Sejm przyjął dobrą ustawę. Dziękuję serdecznie także wszystkim klubom parlamentarnym, którzy właściwie w tej chwili zgodnie poparli kwestię przyjęcia bądź odrzucenia poprawek Senatu i myślę, że przyjęta ustawa i później podpisana przez prezydenta będzie jak najbardziej mogła służyć tym, którzy ją będą musieli wykonać, chociaż jest dość skomplikowana, ale przede wszystkim ochronie środowiska. Dziękuję bardzo.